Podczas zalewania oleju firmy Comma przechylaliśmy auto i stało z 40 minut do momentu, aż cały stary olej nie zleciał. Nigdy wcześniej nie zlałem tak czarnego oleju Spekol, nawet na bagnecie wydawał się przywęglony. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Opel Vectra z 2006 roku, pojemność silnika 2.8 benzyna, 250 koni, przebieg 226 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżników tego odcinka będzie kilka. Na początku po raz pierwszy w testach pojawia się olej firmy Comma. Tutaj można przypomnieć short sprzed kilku tygodni, który wrzuciłem na kanał. Był to tak zwany short rozpoznawczy. Okazało się, że firma jest mało znana w Polsce, mimo że za granicą odnotowuje bardzo wysoką sprzedaż swoich produktów. Kolejny wyróżnik tego odcinka to drugi etap badań dla przywołanego samochodu. Co ważne do podkreślenia, już na początku pierwszy etap zakończył się nieciekawymi wynikami. Trzeci wyróżnik to bardzo niski przebieg, po którym sprawdzamy stan oleju, zaledwie 151 km. Wszystko po to, aby ustalić, czy po poprzednim etapie punkt startowy jest w miarę bez zarzutów. Inicjatorem tego eksperymentu jest Wojtek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Wojtek skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 151 km. Co warto podkreślić również w tym miejscu, Wojtek zgłosił się jako pierwszy pod shortem, który opublikowałem jakiś czas temu i dostał ten olej od firmy Comma w gratisie. Do samochodu zalany został olej Comma Syner Z w klasie lepkościowej 5W30, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 151 km, eksploatacja zdominowana przez trasy 95%, olej eksploatowany przez 5 dni od 13 do 18 grudnia, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Wojciech napisał tak. Od etapu opisanego w odcinku 193 była jeszcze jedna wymiana oleju, przebieg około 6000 km, to ta zapowiadana ostatnia bańka Spekola, którą miałem, ale była już dolewka Szela, dlatego nie podsyłałem próbki do testów. Podczas zalewania oleju firmy Comma przechylaliśmy auto i stało z 40 minut do momentu, aż cały stary olej nie zleciał. Nigdy wcześniej nie zlałem tak czarnego oleju Spekol, nawet na bagnecie wydawał się przywęglony. Na filtrze oleju mam wkład bez obudowy, odłożyło się trochę małych grudek po zwęglonym oleju. Olej miał zaledwie około 6,5 tysiąca km, wcześniej po 12 tak nie wyglądał. Myślę, że zmienili mocno formulację, mają teraz sporo bazy recyklingowej, z już skróconymi łańcuchami węglowodorowymi i olej mega szybko degraduje. Niestety pokłosiem jest w mojej opinii bardzo brudna próbka jak na 151 km. Trochę żałuję braku płukanki i wlania ostatni raz Spekola. Sądziłem, że na krótkim odcinku wypłucze silnik, a nie go zasyfi. Wcześniej był 5W40, więc możemy się spodziewać delikatnie zawyżonej lepkości, chociaż z drugiej strony przy Spekolu w takim wydaniu to nie wiadomo czego się spodziewać. Do górnej kreski brakuje mi 100 ml oleju, praktycznie tyle ile odlane do słoików, więc te 6 litrów od producenta to faktycznie dość dokładna wartość. Dokupię jeszcze 1 litr świeżego oleju, aby jak najszybciej dolać do maksa i nie fałszować próbek dolewkami w późniejszym etapie. Podczas poboru próbki po przebiegu 151 km stan oleju był minimalnie ponad maks i po pobraniu próbki zeszło niemal idealnie na full. Moje subiektywne odczucie jest takie, że silnik pracuje nieco ciszej. Poza tym brak odczuwalnych zmian, odpala tak samo. Na pewno obserwacja przy 5-6 tysiącach km więcej powie. Z ciekawostek to mierzyłem ostatnio kompresję i między 6 cylindrami różni się tylko o 0,2 bara i jest w normie. Wleciała nowa sonda lambda szerokopasmowa prewencyjnie kilkaset kilometrów przed zalaniem oleju Comma. Korekta długoterminowa dawki paliwa jest na poziomie 1,5%, więc sądzę, że ogólna kondycja UTA jest w porządku. Jedynie żałuję nieprzepłukania silnika po tym speku. Generalnie cieszę się, że ten olej trzyma lepkość około 70 mm2 przez sekundę w 40 stopniach i 12 w 100 stopniach Celsjusza. Niektóre oleje 5W30 trzymają w 40 stopniach bliżej 60 mm2 przez sekundę, na przykład Mobil SP5W30. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 67,4 w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,95 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy bardzo wysoką zgodność w 100 stopniach oraz przeciętną w 40 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 151 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 65,2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180. Otrzymujemy zatem bardzo dobre wyniki, nie ma niepokojących sygnałów na starcie. Oby po zwiększonym przebiegu trzymały się również w przedziale akceptowalnych zmian. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik z kategorii bardzo dobry, czyściutko. Wygląda na to, że płukanka nie była konieczna po poprzednim oleju, ponieważ zero sygnałów niepokojących na tym etapie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Po czerwieni mamy zdecydowaną większość parametrów pod pełną kontrolą, jedynie pojawiają się sygnały o zanieczyszczeniu, przedział 3000 do 3600 na widmie, być może to pozostałość po poprzednim oleju, plus bardzo wczesne etapy wyczerpywania się antyutleniacza. Pigot paliwa pojawia się, natomiast jest to ilość w pełni akceptowalna. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki we wszystkich trzech testach, punkt startowy jest bez zastrzeżeń. Wracamy do tematu za kilka miesięcy, żeby sprawdzić, jak poradził sobie olej Comma oraz czy sytuacja po poprzednim etapie została opanowana. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!